Witam serdecznie szanownych gości na dzisiejszej uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod pomnik powstańców wielkopolskich. Niezwykle radzi wszyscy jesteśmy z dzisiejszego spotkania, bo po staraniach wielu ludzi dobrej woli finalizujemy nasze wspólne dzieło rozpoczęte przed kilkoma laty. Witam serdecznie zebranych gości, burmistrza miasta i gminy Wielichowo Adama Łanieckiego. Witam przewodniczącego rady Stanisława Marciniaka, księdza proboszcza Adama Skrzypczaka, posła na Sejm Stanisława Kalębę, dyrektora KNUS-a, radnych powiatu, radnych miasta i gminy Wielichowo oraz szanownych mieszkańców miasta i gminy Wielichowo. Zapraszam do podpisania aktu erekcyjnego pana burmistrza, przewodniczącego rady i księdza proboszcza. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, następuje bardzo uroczysta chwila. Przecież parę lat zabiegliśmy o to, żebyśmy wspólnie z naszym społeczeństwem mogli odbudować ten pomnik dla naszych powstańców. Właśnie w tej chwili będę miał przyjemność czytać akt erekcyjny, który brzmi: akt erekcyjny pod budowę pomnika powstańców wielkopolskich w pierwszej kwatery wojennej w Wielichowie. 20 kwietnia 2008. W obecności przedstawicieli władz samorządowych gminy Wielichowo, burmistrz Adam Łaniecki, przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Marciniak, ksiądz proboszcz Adam Skrzypczak i przedstawiciele Społecznego Komitetu Renowacji Pomnika oraz mieszkańców murowano akt erekcyjny pod budowę pomnika powstańców wielkopolskich i kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Wielichowie i złożone podpisy wszystkich członków komitetu, burmistrza, przewodniczącego i księdza. Proszę o dokonanie włożenia w tubę aktu erekcyjnego. Teraz nastąpi poświęcenie aktu erekcyjnego przez księdza proboszcza. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg zechciał przyjąć ofiarę ich życia razem ze zbawczą ofiarą swojego umiłowanego Syna. Jesteśmy przekonani, że Ojczyzna, ten wspólny dom wszystkich Polaków, jest bezcenną wartością dla ocalenia, której potrzeba ofiary życia, ale także ofiary pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wszelkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od naszych ojców, braci i sióstr, którzy za tę wartość zapłacili najwyższą cenę. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Sprawa, byśmy potrafili miłować naszych braci, tak jak Twój Syn nas umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który żyje z Tobą i króluje, Bóg na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Jeszcze najważniejszy punkt: wmurowanie aktu erekcyjnego.